No to jest w ogóle katastrofa, to co nastąpiło, bo powiem wprost, to jest rzut na kasę, nic więcej. Możliwość inwestycji. Nieprawda. No, takie jest tłumaczenie prezydenta. A gdzie? Niech pokaże, co, jakie inwestycje chciałby tutaj uruchomić. Żadne. Do tej pory Opole to była pustynia inwestycyjna. Władze Opola zrobiły zamach na podopolskie gminy. I tyle. Pytam się, panie prezydencie, jak to będzie z tymi inwestycjami? Teraz się będą, będziecie się opędzać, bo będą drzwiami i oknami tutaj wchodzili do Opola. Nie. Inwestor, nim wejdzie, zrobi wywiad środowiskowy. I ten wywiad środowiskowy powie, o, tu była rozruba mniejszościowa. I do takiego terenu, gdzie są jakieś niesnaski społeczne, inwestor nie przyjdzie.